On tam stoi, ten post go zasłania. Egzamin maturalny jest przeprowadzany w Polsce od 2005 roku. Wśród absolwentów szkół średnich, prowadzony w ramach reformy edukacji zapoczątkowanej w 1999 roku. Egzamin ten zastąpił egzamin dojrzałości, tak zwaną starą maturę. Pierwotnie wprowadzenie egzaminu maturalnego planowane było na rok 2002. Jednakże ówczesna minister edukacji narodowej i sportu Krystyna Łybacka zdecydowała o przesunięciu go na rok 2005. Ostatecznie w drodze wyjątku w roku 2002 uczniowie mogli wybierać pomiędzy starą a nową maturą. Założeniem nowej matury jest zastąpienie egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. Egzamin zdaje się z przedmiotów obowiązkowych języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego, a także dodatkowych przedmiotów, maksymalnie 6. Nasze przedstawienie ma z tym jednak nic wspólnego. Nigdy nie miałem szczęścia z dziewczynami. Nie miałem też określonego ideału. Zawsze powtarzałem wszystkim. Wspominam wiele dziewczyn. Jednak były to tylko krótkie przygody. Jednak pewnego dnia, kiedy było ciepłe lato, siedziałem przed komputerem na naszej klasie i znalazłem fajną dziewczynę. Napisałem do niej: oczarowanie. A ona bardzo szybko mi odpisała: mieszkała daleko, ale bardzo chciałem do niej jechać. Zapytałem więc mamę, co o tym myśli, a mama tylko powiedziała: spakowałem się tylko i wyruszyłem w daleką podróż. Wcześniej jednak powiedziałem do mamy: ujrzałem dwa domy. Podszedłem do drzwi jednego z nich i zapukałem. Kiedy pewna pani otworzyła drzwi, zapytałem o młodą dziewczynę, a ona powiedziała: wiedziałem wtedy, że pomyliłem domy. Poszedłem do drugiego i zadzwoniłem. Zapytałem. Zawołała. Teraz wiem, że była to jej mama. Nagle jednak weszliśmy do klubu.
Teraz miło wspominam całą historię.